Dobry wieczór Państwu. Witamy w Ekonomii Flash. W skrócie informacji z Polskiej Międzynarodowej Gospodarki mamy ogromną dyskusję pomiędzy administracją Polski i administracją Unii Europejskiej w sprawie przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej i programów pomocowych. 10-11 grudnia z pewnością ta sprawa zostanie rozwiązana, bo wszystko wskazuje na to, że zarówno Polsce i, i Niemcom nie opłaca się opcja atomowa. Zatem czekamy, a teraz zapraszam Państwa na skrót informacji z Polskiej Gospodarki. W rozmowach z branżą narciarską wypracowaliśmy protokół sanitarny, który jeszcze w poniedziałek skonsultujemy z GIS, poinformował wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy, dodał. Wypracowanie reżimu sanitarnego ma, jak wskazał na Twitterze, wiceszef Ministerstwa Rozwoju Przedsiębiorczości i Technologii Andrzej Gutmostowy zapewnić bezpieczeństwo turystów i pracowników stoków narciarskich. Skłaniamy się, by poprawić zapisy dotyczące opodatkowania CIT-em spółek komandytowych, ale ich nie odrzucać, powiedział podczas poniedziałkowej konferencji przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Klejna. W poniedziałek w Senacie odbyła się konferencja online o sprawiedliwy system podatkowy rozwiązania dla spółek komandytowych poświęcona zaproponowanemu poświęcona zaproponowanemu przez rząd opodatkowaniu CIT-em spółek komandytowych. Październik zatrzymał klientów sklepów w domach. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna spadła znacznie mocniej niż spodziewali się ekonomiści i to w czasie, kiedy wszystkie sklepy mogły jeszcze funkcjonować. Sprzedaż detaliczna w październiku spadła o 2,3% w porównaniu z październikiem zeszłego roku podał GUS. To zaskakująco negatywne dane, bo choć ekonomiści spodziewali się, że ten wskaźnik będzie na minusie, to średnia oczekiwań wskazywała na spadek o zaledwie 0,5%. Miesiąc temu sprzedaż jeszcze rosła o 2,5% rok do roku. Październikowy spadek jest pierwszym od czerwca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia, że większość instytucji finansowych Dostosowała się już do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. CUE przedstawił w nim interpretację artykułu 49 ustawy o kredycie konsumenckich zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem prezesa WOKIC, wydanym w tej sprawie w 2016 roku i potwierdzonym w marcu 2020. Są jednak niechlubne wyjątki. Bank handlowy i bank pocztowy wciąż negatywnie rozpatrują reklamacje dotyczące okresu sprzed wyroku CUE. Przepisy obowiązujące od grudnia 2011 roku stanowisko prezesa UOKiK w tej sprawie znane jest od lat, zaś CUE rozwiał wątpliwości podnoszone przez banki wokół interpretacji prawnych. Banki miały rok na zmianę praktyk, aby respektować pełni prawa konsumentów i zwrócić należne im pieniądze. Bank handlowy i bank pocztowy tego nie zrobiły, dlatego postanowiłem tym dwóm bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, powiedział Tomasz Krusny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Jeszcze na początku roku francuskie władze zakładały deficyt budżetowy, który miał wynieść 53 miliardy euro. Skończyło się na 250 miliarda euro deficytu w tym roku. 250 miliardów euro to ponad 1000 miliardów złotych, a Francuzów wcale nie ma tak dużo więcej i oni te długi oczywiście będą musieli spłacić. Czy im się to uda? Obecnie już ponad 120% w stosunku do PKB zadłużenie francuskiego państwa, a francuska gospodarka, która jest mocno socjalna, przegrywa konkurencję międzynarodową, będzie miała z pewnością duże problemy, aby spłacić te długi. Zapraszam na skrót informacji z międzynarodowej gospodarki. Chiny wzywają do stworzenia globalnego systemu certyfikatów zdrowotnych w formie uznawanych na całym świecie kodów QR, by ułatwić podróże międzynarodowe w czasie pandemii COVID-19, oświadczył przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping na szczycie grupy G20. Musimy dalej harmonizować przepisy i standardy oraz utworzyć szybkie kanały, by ułatwić uporządkowany przepływ ludzi, powiedział Xi, cytowany przez oficjalną chińską agencję prasową Xinhua. Kody QR miałyby weryfikować stan zdrowia pasażerów w oparciu o wyniki badań pod kątem koronawirusa. Obrońcy praw człowieka ostrzegają jednak, że kody mogłyby zostać wykorzystane do szerszego nadzoru politycznego i wykluczenia. Prezes Banku Światowego David Malpas, w sobotę podczas szczytu G20 w Riyadzie, ostrzegł przywódców państw grupy, że brak trwalszego umorzenia długów w niektórym kraju może doprowadzić do wzrostu ubóstwa i powtórzenia się nieuporządkowanych upadłości z lat 80. Jak podała agencja Reutersa, przywódcy państw G20 są gotowi formalnie poprzeć przedłużenie tymczasowego zamrożenia spadługów przez najbiedniejsze kraje, chcą także przyjąć wspólne ramy restrukturyzacji zadłużenia w przyszłości. SIFTED to serwis poświęcony startupom należącym do rodziny tytułów powiązanych z brytyjskim dziennikiem Financial Times. Dziennikarze tego portalu w oparciu o własne informacje i dane pochodzące z platformy European Startups stworzyli listę europejskich jednorożców, czyli startupów, których wycena przekracza miliard dolarów. Pod względem kraju pochodzenia listę bezwzględnie zdominowała Wielka Brytania. Wśród w sumie 60 europejskich jednorożców znalazło się aż 26 firm brytyjskich, czyli niemal trzykrotnie więcej niż drugim pod tym względem Niemczech w którym działa 9 jednorożców, dodatkowo w sumie aż 19 wymienionych na liście firm zlokalizowanych jest w Londynie. Według wyliczeń Sifted 7 europejskich jednorożców pochodzi z Francji, 4 z Holandii, 3 ze Szwajcarii, 2 ze Szwecji i Hiszpanii, po jednym z Finlandii, Norwegii, Estonii, Belgii, Litwy, Cypru i Rumunii. Warto zauważyć, że na liście zabrakło firm pochodzących z państw o dużych i rozwiniętych gospodarkach, takich jak Włochy czy Austria. Wśród europejskich jednorożców nie ma także ani jednej firmy z Polski. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś ekonomia raport o 22.25. Porozmawiamy o ciężkich negocjacjach polskich władz z władzami Unii Europejskiej na temat potencjalnego polexitu, a za chwilę główne wydanie wiadomości Telewizji Republika, czyli serwis Dzisiaj.